Tu Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Baniak. Startujemy. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Wlot. W tę nazwę wpisane są dwie litery, W i L, które od kilkudziesięciu lat kojarzone są z wydawnictwem literackim. Jest też dobrze słyszalny lot, bo chcemy, aby ten podcast był swego rodzaju przeglądem, szybkim spojrzeniem, wglądem w to, co dzieje się w wydawnictwie. Przede wszystkim, jakie książki się ukazują, ale też szerzej, co dzieje się na całym rynku książki i na literackiej scenie. Chcemy, aby była to po prostu przestrzeń rozmowy, spotkania nas, wydawców, z Wami, czytelnikami. Co w pierwszym odcinku? 2021 rok to rok Stanisława Lema, pisarza, który z wydawnictwem literackim związany był przez niemal całą swoją karierę. Od roku 1955, kiedy to ukazał się Czas nieutracony, aż do śmierci w 2006 roku. O Stanisławie Lemie za chwilę opowie nam sekretarz pisarza Wojciech Zemek. Jakim był szefem, czym były listy zrywające, kto je otrzymał i jak Stanisław Lem oceniał ekranizację swoich powieści, w tym filmy Tarkowskiego i Soderberga. A w drugiej części wlotowy debiut, pierwsza w dorobku, powieść Moniki Drzazgowskiej, Szalej. Historyczny moment. Pierwszy gość podcastu Wlot, czyli podcastu wydawnictwa literackiego, jest z nami Wojciech Zemek, sekretarz Stanisława Lema, osoba, która teraz wspólnie z synem Tomaszem Lemem sprawuje taką opiekę nad spuścizną po pisarzu, tak można to powiedzieć. Zresztą o tej roli jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Cześć Wojtku. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że jestem w tym inauguracyjnym odcinku. Pierwsze spotkanie, pierwszy podcast. Każdy z nas ma jakiś swój obraz Stanisława Lema. Tak to już jest. Czytelnicy, niektórzy widzą w nim przede wszystkim autora Solaris, inni bajek robotów, cyberiady, ktoś inny widzi w nim myśliciela, futurologa, dla kogoś jest po prostu ikoną popkultury, no bo też tak Lem funkcjonuje. Ty masz zupełnie inną perspektywę. Miałeś po prostu okazję pracować z Lemem tak bezpośrednio, twarzą w twarz, dzień po dniu. Ale nie wiem, ja na przykład nie wiem i myślę, że nasi słuchacze też, jak to się wszystko zaczęło i jak się zostaje sekretarzem takiego pisarza jak Stanisław Lem. To prawda, że nie można tej pracy znaleźć na jakimś takim portalu pracuj.pl albo podobnym. Tutaj mi się przypomina taka anegdota. Jest jedna z wersji bajek o mrówce i pasikoniku, że pracowita mrówka przez cały rok zbiera pożywienie, to znaczy przez całe lato gromadzi zapasy, a pasikonik sobie skacze z kwiatka na kwiatek i niczym się nie przejmuje. Po czym nadchodzi nieubłagana zima i pasikonik dostaje lukratywny kontrakt zagraniczny i wyjeżdża do ciepłych krajów. No i tak było ze mną, bo ja byłem takim trochę wiecznym studentem na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Filologii Polskiej. Te studia sobie zaplanowałem na aż 20 lat. I dosyć tam wszystkich dzięki temu znałem. Między innymi trafiłem na seminarium do profesora Jarzębskiego, a profesor Jarzębski, który był dosyć bliski w kontaktach i stosunkach ze Stanisławem Lemem, polecił mnie na początek jako osobę, która zajęła się porządkowaniem biblioteki. Także ja tam miałem ściśle określoną rolę, nie było mowy o żadnym sekretarzowaniu na początku, tylko miałem egzemplarze autorskie, których tam zalegały niewiarygodne sterty. Ta biblioteka wyglądała imponująco w pewnym sensie, bo na ziemi piętrzyły się stosy egzemplarzy autorskich z całego świata. No, setki, jeśli nie tysiące książek, które trzeba było skatalogować i znieść do archiwum. Tak podejrzewałem, że pojawi się słowo biblioteka. Ja w tej bibliotece miałem to szczęście, byłem raz. I ona rzeczywiście robi wielkie wrażenie, bo tych książek rzeczywiście jest dużo. Sama biblioteka w domu to już jest coś wyjątkowego, duża przestrzeń. No i ta dodatkowa świadomość, że te wszystkie książki, artykuły, bo tam mnóstwo gazet, czasopism, były czytane, wertowane właśnie przez samego Stanisława Lema. Tam doszło do pierwszego spotkania w bibliotece? Tak, tam doszło do pierwszego spotkania. Oczywiście byłem niewiarygodnie przejęty i stremowany i pamiętam, że wszedłem do biblioteki, Stanisław Lem siedział przy biurku, coś tam czytał, jak to on, i takim trochę bezradnym gestem wskazał na te sterty książek i powiedział, no trzeba coś z tym zrobić. A ja w ogóle, wiesz, nie miałem wtedy żadnej takiej wiedzy, nawet bibliotekarskiej, żebym
był przygotowany na to, na czym polega fachowe skatalogowanie takiego ogromu tak naprawdę literatury. Więc wszystkiego się uczyłem. Najpierw się uczyłem katalogowania i bibliotekarstwa, potem się uczyłem prawa autorskiego, a potem się uczyłem, nie wiem, zasad prowadzenia korespondencji i jakichś takich biurowych, elementarnych zasad, bo pamiętam, że pierwsze moje listy jako sekretarz Stanisława Lema, to wydawało mi się, że im większa czcionka, tym lepiej. No i taka to była trochę amatorszczyzna, no ale młody byłem, więc udało się jakoś zapuścić korzenie. Propozycja przyszła tak dopiero po kilku tygodniach, no nawet po kilku miesiącach tego porządkowania. Zapytał się mnie Stanisław Lem, czy nie zostałbym na dłużej. I odpowiedziałeś? Wiesz co, ja byłem tak zachwycony, że chyba nawet nie odpowiedziałem od razu tak czy nie, bo aż nie wierzyłem, że takie szczęście mnie spotyka. Więc z punktu widzenia savoir-vivre zdaje się, że popełniłem wtedy jakieś straszne faux pas, zamiast powiedzieć, że bardzo dziękuję i oczywiście zgadzam się, to tak jakoś pozostało w zawieszeniu. No ale zadziałało. Który to był rok? To był rok 95-96, przełom 95-96. Także ja byłem u boku Lema 10 lat. 10 lat do jego śmierci. Właśnie, ostatnia dekada twórczości Stanisława Lema. Jaki to był okres, jak patrzysz na to z roku 2021? Lem już właściwie wtedy nie pisze powieści, skupia się na czymś innym. No jest swego rodzaju symbolem, takim mędrcem. On wtedy występował w dużej mierze w roli proroka i takiego uniwersalnego autorytetu. Jak coś się działo w kraju czy na świecie, natychmiast były telefony: co na to Stanisław Lem? To była trudna rola, no bo pomimo jego gigantycznej wiedzy oczywiście nie mógł się znać na wszystkim, a wszyscy oczekiwali, że wiesz, wypowie jakąś głęboką i fundamentalną myśl na dany konkretny temat. Niemożliwe, że Stanisław Lem nie znał się na wszystkim. No, trudno było też na koniec śledzić mu tak, nie wiem, bardzo wnikliwie niektóre rzeczy, bo na przykład jeśli chodzi o sprawy naukowe, to do końca trzymał rękę na pulsie. To do końca był na bieżąco z najnowszymi odkryciami, wiesz, z genomem, ze wszystkimi sprawami związanymi z takim rozwojem nauki, to tak. Natomiast jeśli chodzi o politykę, no to nie zawsze, a też oczekiwano od niego komentarzy na temat bieżącej sytuacji tam społecznej czy politycznej. Ale rzeczywiście nie pisał już książek, głównie pisał felietony. Głównie pisał takie eseje, felietony, komentarze. I w tym okresie jakie tytuły Lema się ukazały? To był okres okamgnienia, prawda? I wybory felietonów. Tam były też, był wybór korespondencji, no ale to były listy napisane dużo wcześniej. A tam się pojawiły dylematy, bomba megabitowa, czyli takie po prostu zebrane wybory felietonów. Skoro już o tych felietonach mowa, powiedzmy, że Lem właśnie w tych tekstach, zwłaszcza w tych tekstach, jawi się jako, no nie chcę powiedzieć pesymista, ale chyba trochę tak, no bo nie wierzył w ludzką naturę i zawsze, nawet jak właśnie opisywał te wszystkie nowe wynalazki, widział szansę przed nimi, na przykład właśnie przed inżynierią genetyczną, to zawsze zaraz w drugim zdaniu dodawał, ale no właśnie, jest jeszcze człowiek, który potrafi to zepsuć. Trochę taki narzekacz. No właśnie, pesymista, to chyba najlepsze słowo. Trochę to była kwestia wieku, bo to jest nieuchronne chyba zjawisko, że z wiekiem jakoś tak gorzkniejemy, o, użyjmy tego słowa. Trochę to była kwestia obserwacji, bo jednak rzeczywiście Lem był rozczarowany tym, co człowiek robi z nauką i z technologią, chociaż już takie myśli pojawiały się we wcześniejszych utworach, bo na przykład pisał w którejś z książek, że nie ma takiego wynalazku, którego by nie można użyć wbrew intencjom jego twórców. Natomiast tutaj to tak, on był bardzo rozczarowany taką skrajną komercjalizacją nauki, technologii, odkryć, że tak naprawdę wszystko idzie na pasku wielkiego biznesu, że nauka zamiast zbawić świat i człowieka, to służy do zarabiania pieniędzy. Jego obserwacje na temat ludzkiej natury, masz rację, no, nie były zbyt optymistyczne. Tak, w pewnym sensie był rozczarowany. Stanisław Lem całe życie miał swoją misję, bo dla niego literatura to była forma misji, forma naprawiania świata, naprawiania ludzkości i człowieka, wytyczania nowych kierunków rozwoju. No ale zauważył, że to nie bardzo wychodzi. No i stąd to trochę jego rozczarowanie. Jakim był szefem? Wymagającym, ostrym,
oschłym, czy może wręcz przeciwnie, ciepłym? Dla mnie bardzo sympatycznym. On miał swoje cechy charakteru. Nie można powiedzieć, żeby był łatwym w obcowaniu człowiekiem, bo on przede wszystkim był taki dosyć niecierpliwy. On nie lubił na nic czekać, on był człowiekiem bardzo aktywnym, pasjonatem, więc oczekiwał, że dużo rzeczy stanie się od razu i że zostanie zrobione natychmiast. Krytykował mnie, pamiętam bardzo, jak ja mówiłem, że może by odłożyć odpowiedź, bo to dyplomatycznie należałoby odczekać kilka dni na daną, na przykład na daną propozycję. Ale ja nie miałem z nim jakichś takich bardzo trudnych momentów, nie wiem, krytycznych. Zdarzało się, no bo przez 10 lat trudno oczekiwać, że to będzie jakaś sielanka i idylla. Natomiast wobec mnie to można powiedzieć wymarzony szef. O. Ale z jednej strony autorytet, człowiek, któremu jakoś tam się ufa i, no, i jest kimś, kogo chciałby się naśladować. To jest szalenie istotne. Ale z drugiej strony taki bardzo sympatyczny, przystępny, pełen poczucia humoru, bo pomimo tego, o czym my mówimy, tego troszkę jego pesymizmu i zgorzknienia, to on zachował takie ostre, jak brzytwa, poczucie humoru. Tak, do końca. Tak, to w ogóle jest absolutnie zjawiskowa sprawa, bo Lem właśnie, może właśnie Lem dlatego jest takim Lemem, że potrafi pisać i narzekać na ludzkość, na to, co potrafi zrobić z wynalazkami, z nauką, a z drugiej strony potrafi to obśmiać, stworzyć dystans. To jest absolutnie zjawiskowe, no i świadczy właśnie o wielkości Stanisława Lema. Ale są rozmaite anegdoty o tym, jak to Lem wyganiał dziennikarzy ze swojego domu, ze schodów ich wyganiał. Właśnie, był takim trochę też cholerykiem, jak powiedziałeś. To znaczy, żądał natychmiastowej reakcji, pisał listy słynne, zrywające. Ty takiego listu nie dostałeś. Mnie taki list ominął szczęśliwie, chociaż kiedyś tam zadzwonił do mnie i wykonał taki pełen wyrzutu telefon, ponieważ uznał, że gdzieś tam za daleko posunąłem się w swoich plenipotencjach. Tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Lem nie do końca, czy też nie bardzo uznawał jakiekolwiek konwenanse. On nie cierpiał takiej etykiety, takiego owijania w bawełnę, gdzieś tam kluczenia. To było na pewno wymagające i trudne, że on po prostu walił prosto z mostu. Mówił to, co myśli, robił to, co uważał, że należy zrobić. Nie bawił się w dyplomację. O. Stąd na przykład te ekipy telewizyjne, które przyjeżdżały do niego i zawsze taka ekipa zapewniała, że zajmie to godzinkę. Najczęściej rozstawienie sprzętu zajmowało godzinkę, a wtedy Lem stukał w zegarek i mówił do widzenia. A oni właśnie skończyli rozstawiać sprzęt. No były przynajmniej dwie takie sytuacje, przy których ja byłem obecny, że wywiad skończył się zanim się zaczął, ponieważ ekipa no, nieuczciwie mu przedstawiła warunki. A on uważał często takie nagrania, takie programy za marnowanie czasu, jego cennego czasu. On kiedyś powiedział, że nie ma cenniejszej rzeczy w życiu niż czas, że zabijanie czasu to dla niego jest zupełnie niezrozumiała rzecz, bo tego nigdy nie będziemy mieli więcej niż będziemy chcieli, prawda? Także tak, tu masz rację, że pod tym względem krążą o nim anegdoty, krążą anegdoty o różnych jego zachowaniach. Byliśmy chyba obydwaj świadkami zachowania, gdzie potraktował w sposób bardzo brutalny znanego krytyka literackiego, pytając się, czy życzy pan sobie, żebym napluł w pana tort. To było na takim spotkaniu autorskim organizowanym w Empiku, zanim jeszcze pojawiła się pani Barbara. Bo gdyby była pani Barbara, to on przy niej by się bał tak powiedzieć. Bo to ona była jego takim tłumaczem w kontaktach ze światem. Pani Barbara, czyli żona. Czyli żona, tak, tak. On korzystając z tego, że jest jeszcze na swobodzie, bo pani Barbara jakoś dojeżdżała na spotkania, no to doprowadził do małego skandalu towarzyskiego. Ten dom na Klinach to też był swego rodzaju taki salon, użyłbym takiego określenia, bo tam bywali no, wielkie osobistości, tam bywały świata kultury, literatury, przyjaciele Stanisława Lema, Janusz Szczepański, Jan Błoński, no i inni, Sławomir Mrożek. Tam się po prostu też bywało, prawda? Tak, to był taki ośrodek kultury. Był Miłosz, była Lipska, była Szymborska też miała wizyty. Tam jest ta anegdota słynna, jak Szymborska z Lipską
zostały zaproszone na jakieś przyjęcie i Lem powiedział, że należałoby wetknąć karteczki z cenami w te ciastka, które stoją na stole, żeby panie zobaczyły, jak bardzo wykosztowaliśmy się. To oczywiście trochę żart, ale trochę w jego stylu. No a potem zapytał się z niewinną miną, dlaczego mnie kopiesz pod stołem, Basiu. Ale to Lemowie prowadzili celowo pod oczywiście auspicjami Barbary Lem taki dom otwarty, tak troszeczkę wzorowany na dawnych dworkach szlacheckich, prawda, że to był taki trochę dom kultury, tam różni ludzie mieli swoje miejsce, spotykali się, to prawda, to był ośrodek towarzyski, chociaż sam Lem momentami oczywiście, jak każdy wielki artysta, miał naturę samotnika, no trzeba się odizolować i zamknąć, żeby tworzyć, to dom rzeczywiście był domem bardzo takim otwartym na świat, tak. No i miał tych kilku przyjaciół, których rzeczywiście bardzo cenił i to była przyjaźń, no bardzo głęboka, bym powiedział. No, z Janem Józefem Szczepańskim panowie spędzili razem kilkadziesiąt lat i to były godziny pewnie przegadane na klinach i nie tylko na klinach. Sławomir Mrożek, też wielka przyjaźń, co zresztą widać w listach. Bardzo ciekawa znajomość, której stałym motywem chyba są i były samochody jednak. Stanisław Lem był taką osobą, dla której przyjaciele i przyjaźń to była wartość rzeczywiście. On to doceniał. Tak, zdecydowanie. Potrafił nawiązać takie trwałe więzy międzyludzkie. Tak. Bartoszewski? Bartoszewski, bardzo blisko byli z Bartoszewskim rzeczywiście. Spotykali się też w Wiedniu, przecież kiedy tam mieszkali podczas stanu wojennego, to też prowadzili taki rodzaj domu, gdzie ta emigracja się w jakiś sposób spotykała, prawda? Bardzo chciałbym zobaczyć i usłyszeć rozmowę Stanisława Lema z Władysławem Bartoszewskim, bo to pewnie no, było widowisko. Dwóch takich gadułów. Tak, dosyć żywo gestykulujących i takich ekspresyjnych, prawda? Wiesz, ja bym bardziej chciał zobaczyć tę scenę, jak oni, czekając na taksówkę przed domem w Wiedniu, zaczęli śpiewać jakiś nazistowski hymn, który w Austrii był zakazany. I ten taksówkarz przerażony wyszeptał przez okno, przecież tego nie wolno, a oni powiedzieli, nam wolno. No bo skądinąd jeden z nich był więźniem przecież Oświęcimia, nie? A Stanisław Lem no, też doświadczył wojny na własnej skórze. Tak. Też przeżył przecież Holokaust, o którym niewiele wciąż jeszcze wiemy, ale na pewno zetknął się bardzo boleśnie z wojną. No. Ważnym rysem charakteru Stanisława Lema było także to, że on kochał zwierzęta i zwierzęta występują w jego książkach, chociaż tutaj miałbym takie kłopoty z bezpośrednim wskazaniem, w jakiej książce jaki bohater. Natomiast w tych swoich rozmowach, no i na zdjęciach bardzo często Lem właśnie występuje z psami głównie. Tak, to tam w tak zwanej Lemozie, czyli mówimy teraz o nowym domu na klinach, to zwierzęta odgrywały bardzo uprzywilejowaną rolę. Można powiedzieć, że to one były gospodarzami tego domu. Za moich czasów liczba psów wahała się tam od 3 do 5 i wszystkie tam były traktowane z pełnymi honorami. Lem rzeczywiście kochał zwierzęta, rzeczywiście mówił, wyrażał się zawsze o zwierzętach bardzo ciepło i tak, no miał do nich taki stosunek niezwykle emocjonalny i osobisty. Miał jeszcze na początku, jako młody człowiek, swoje własne psy, no a potem te psy, które najczęściej były jakoś przygarniane, jakoś ratowane, bo na przykład przynajmniej 2 albo 3 psy tam zostały po prostu uratowane. Nie tyle ze schroniska, ile w takiej sytuacji, gdzie inaczej nie przetrwałyby. No i jeszcze imiona tych psów. Radża. Chociaż tak, Radża to był ten pierwszy wilczur, ukochany wilczur Stanisława Lema, z którym go kiedyś złapała, chyba wojsko go złapało obok jednostki wojskowej, podejrzewając, bo on był jeszcze ubrany tak po wojskowemu, że jest szpiegiem z tym wilczurem. Tak to Radża, ale potem te imiona już się robią bardziej swojskie, bo tam Pegas, tak, Pegas też jest szlachetnym, to był jamnik długowłosy. Był też Tupcio, była Puśka. Tak, zwierząt tam zawsze było całe mnóstwo, ale przede wszystkim psy. Chociaż koty też krążyły, koty też miały swoje miejsce. Dziś walczyłby o prawa zwierząt?
Na pewno. To zresztą za życia pamiętam, że podpisywał bardzo chętnie wszelkie petycje, wszelkie jakieś protesty, że jak się pojawił tam taki program o traktowaniu zwierząt w polskich rzeźniach wstrząsający, gdzie zatrudnił się jeden z dziennikarzy i to potem wyemitowała któraś stacja telewizyjna, to on razem z Miłoszem i Szymborską podpisali taki rozpaczliwy apel w związku z tym. Myślę, że walczyłby o prawa nie tylko zwierząt, ale chyba też brałby czynny udział w protestach albo w tym życiu politycznym, bo to też go przejmowało. Jak czytam książkę Świat na krawędzi, to sporo polityki mimo wszystko w tym tekście jest i widać, że on to bardzo przeżywał. Tak jak powiedziałeś, no był taki ekspresyjny i gorączkował się, myślę, obserwując różne wydarzenia. To była taka ciekawa dekada, to twoje dziesięciolecie spotkań i pracy ze Stanisławem Lemem. Początki Putina w Rosji na przykład, Clinton w Stanach Zjednoczonych. No sporo takich paraleli można przeprowadzić między tamtym czasem a obecnym. Tak, wtedy w Polsce to była taka trochę raczkująca polska demokracja i powstawały te różne egzotyczne formacje polityczne, które się pojawiały, znikały. Mnóstwo było różnego rodzaju tarci i przepychanek. I rzeczywiście Lem był aktywnym komentatorem, no bo trudno powiedzieć uczestnikiem, bo sam nie należał do żadnej partii politycznej, ale często chętnie to i tak bardzo emocjonalnie przeżywał, komentował. A to, co mówisz, to jest słuszna uwaga. Oczywiście trudno mówić nam, co zrobiłby teraz Lem, natomiast po tych ostatnich wydarzeniach i po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, ja jestem pewien, że jego reakcja, on nawet pomimo swojego wieku pewnie wyszedłby na ulicę. Tak czuję. Jeszcze dwa takie pytania podsumowujące tę twoją przygodę ze Stanisławem Lemem. Ulubiona książka? Trudne pytanie. Nie zdecydowałbym się na jedną książkę. Chyba Głos Pana. Podobnie jak ja. Chyba jednak to i Pilot Pirks. Pilot Pirks. Lem cenił tylko późnego Pirksa, czyli Anankę i Terminusa. Powiedział, że te dwa mu się udały, a że reszta to trochę takie opowiastki dla dzieci, za którymi chyba dzieci notabene nie do końca przepadają, mam wrażenie. A dlaczego Głos Pana? Ach, to już jest taki crème de la crème. Lema, filozofii. Poza tym ta konstrukcja, jaką on tam zrobił, że tak naprawdę ten zaszyfrowany przekaz jest pretekstem na temat rozważań o ludzkim poznaniu czy ograniczeniach ludzkiego myślenia. To niesamowite jest, to już jest taki metapoziom, to już jest doprowadzone, no, to jest taka czysta filozofia w takiej, moim zdaniem, bardzo atrakcyjnej postaci przede wszystkim, bo napisana trochę w formie książki sensacyjnej. To jest wybitny utwór. Solaris też. Ja Solaris trochę też z powodów zawodowych kilkukrotnie musiałem przeczytać, na przykład ostatnio. I za każdym razem ta książka, coś tam odkrywasz na nowo, to ona jest niewyczerpana. Tylko że no, jakby troszkę bardziej oryginalny jest Głos Pana, jeśli chodzi o gusta czytelnicze. Ty byłeś przy Stanisławie Lemie w momencie, kiedy powstawała ta hollywoodzka ekranizacja. Byłem, tak, trochę to negocjowałem. Znaczy, bardziej byłem przekaźnikiem, bo to oczywiście szło już przez agenta w Los Angeles. Pytasz, czy mu się podobało? Tak. Nie mógł tego głośno powiedzieć, bo takie były trochę ograniczenia umowy, którą zawarł z wytwórnią filmową, ale delikatnie mówiąc nie był zachwycony. No, wiadomo, że historia, Soderbergh zrobił z tego głównie historię miłosną. Pozostaje otwarta kwestia, czy w ogóle da się przenieść cały ten bagaż filozoficzny, metafizyczny Solaris na ekran. Tego nie wiemy. Co ciekawe, on z filmem chyba nie miał po drodze, bo Solaris Tarkowskiego też mu się nie podobało. Czytałem i słuchałem nawet jego bardzo ostrych wypowiedzi na temat właśnie tego filmu. Gdzieś są tutaj w archiwum w Krakowie, zdaje się w Radiu Kraków. Nie zostawił ani na Tarkowskim, ani na jego dziele suchej nitki. Wydurak, prawda? Tak mu powiedział i wyjechał z planu. No to też było to małym skandalem, bo on tam został zaproszony w roli konsultanta. Zresztą chyba w ten sposób Tarkowski w ogóle chciał złożyć hołd Lemowi, bo to się rzadko zdarza, żeby autor jakby na planie mógł trzymać rękę na pulsie. No tam z kolei mu się nie podobała cała ta sfera ziemska, którą dorobił głównemu bohaterowi i te wszystkie babki, matki i cała rodzina, którą
Chris Kelvin zostawił na Ziemi i ten dom, który był tak naprawdę nie domem w kosmosie, tylko domem ziemskim. Tak, jeśli chodzi o ekranizację, to wszyscy wiedzą, że Lemowi żadna ekranizacja poza Przekładańcem, do której sam napisał scenariusz, to żadna z nich mu się nie podobała. Wracając jeszcze do tych listów zrywających, może tutaj wyjaśnimy. Chodziło o to, że Stanisław Lem, gdy był na kogoś obrażony albo zły, ktoś go zezłościł, wyprowadził z równowagi, nawet znajomy dobry potrafił napisać list zrywający właśnie, zakończony bardzo charakterystyczną frazą. A to tego nie pamiętam. Jest fraza? Możesz mi podpowiedzieć, jak to brzmiało? Z tego, co pamiętam, z ograniczonymi wyrazami poważania. Poważaniem, tak. Jeszcze wiem, że się pojawiała tam czasem fraza, a imię pańskie niech zostanie na wieki wieków zapomniane. To ja teraz oczywiście parafrazuję. Kilka osób dostało takie listy. Kilku osobom udało się odkręcić, bo na przykład profesor Bereś, który dostał taki list, jednak potem się pogodził. Ładnie to porównuje Jarzębski do listu Witkacego do przyjaciół gówniarzy, że one trochę w takim tonie były pisane, ale moim zdaniem to nie był ton protekcjonalny. On tylko objawiał najwyższą irytację i jakby rozczarowanie Stanisława Lema z powodu mniej lub bardziej uzasadnionych wydarzeń. O, tak bym to określił. Ale trochę było też w tym teatru, takiej gry, takiej pozy. No, lubił chyba się wczuwać właśnie takie literackie jakieś... Takie literatury, dobrze to powiedziałeś, tak. To była też forma literacka, te listy rozwodowe, tak? Tak. Tomek ładnie pisze o tych awanturach. Zresztą o czym my teraz rozmawiamy, to w dużej mierze stanowi streszczenie książki Tomka, czyli awantury na tle powszechnego ciążenia, więc powinniśmy tu oddać też cześć źródłom, prawda? Polecamy zresztą tę książkę, fantastyczna biografia Stanisława Lema, napisana przez Tomasza Lema. I to drugie pytanie, które chciałem zadać. Jednym zdaniem, jak byś opisał Stanisława Lema? Kim dla ciebie był? Mistrzem. Tak naprawdę człowiekiem, który zadecydował o całym moim życiu. Ale ważne jest to, że był dla mnie niezwykłym autorytetem i słowo Bogiem może jest nieadekwatne, ale w takim popkulturowym znaczeniu, zanim go poznałem, ale też po tym, jak go poznałem, no to nie nastąpiło żadne rozczarowanie czy erozja autorytetu. No tak, to ewidentnie osoba, która odegrała najważniejszą rolę w moim życiu. No i ten rok 2021, to jest rok mistrza, rok Stanisława Lema. Sporo się dzieje już. Co chwilę jakieś maile, telefony, bardzo dużo inicjatyw takich oddolnych, w mniejszych, większych miejscowościach, domy kultury, centra kultury chcą działać i pokazywać Lema swojej publiczności. To już się dzieje. Są nawet głosy z zagranicy, z Meksyku. Dotarły tutaj do wydawnictwa rozmaite zapytania, co się w Polsce będzie działo w związku z tym rokiem. Powiedzmy, taka kulminacja nastąpi jesienią. Właściwie jeszcze przed jesienią, czyli pod koniec lata, przy okazji tej właściwej daty urodzin. Tak przypuszczamy. Mam małe doświadczenia, jeżeli chodzi o obchodzenie roku Lema. No a jeżeli chodzi o taką okrągłą rocznicę, to chyba będą to pierwsze i ostatnie, no bo 100 lat się już nie powtórzy za naszej kadencji na Ziemi. Ale ty mówiłeś kiedyś, że któryś z tych obchodów jakiejś znanej postaci minęły właściwie bez echa, prawda? Że został ogłoszony rok i tak naprawdę nikt o tym nie wiedział, nic się nie wydarzyło. I ja jestem tu bardzo mile zaskoczony, bo jest takie pospolite ruszenie. To znaczy są duże instytucje, duzi operatorzy, w tym wydawnictwo literackie czy krakowskie biuro festiwalowe, Instytut Mickiewicza, też instytuty polskie w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteka Narodowa. Wiadomo, to są wielcy gracze na rynku, oni mają swoje programy, oni tak działają mniej lub bardziej sprawnie. Ale też jest mnóstwo, dosłownie po kilka dziennie dostajemy różnych propozycji, próśb, różnego rodzaju wystawy i w Polsce, i za granicą, czytania, jakieś projekty związane z Lemem. Jeśli to się jeszcze będzie rozwijać,
to trochę czasem się obawiam, czy pod koniec roku już nie będą mieli ludzie dosyć, tak jak dawniej było ze zjazdami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prawda? Zobaczymy, jak będzie, ale rzeczywiście jest tego sporo i będzie jeszcze więcej. A w wydawnictwie literackim będą oczywiście książki o Stanisławie Lemie. Jedną z takich książek będzie nowa biografia, napisana przez Agnieszkę Gajewską. I tutaj możemy powrócić do tego wątku wojennego, czyli tego okresu, o którym tak naprawdę niewiele wiadomo. Stanisław Lem rzadko o tym opowiadał. Opowiadał choćby w takiej książce, jak tutaj, która leży przed nami, czyli W świecie na krawędzi, czyli w rozmowach Tomasza Fiałkowskiego ze Stanisławem Lemem. Agnieszka Gajewska była u Państwa na klinach? Szperała w bibliotece? Była, szperała. Tak, tak. Starała się znaleźć jakieś źródła, aczkolwiek ona jest prawdziwym takim psem tropiącym, jeśli chodzi o archiwa, o fakty i o różnego rodzaju źródła, o których nikt nie miał pojęcia. Także ja jestem pewien, że ona do tej nowej biografii znalazła mnóstwo rzeczy, o których nie mamy właśnie na razie zielonego pojęcia i które będą dla nas dużym zaskoczeniem. No właśnie. Jestem bardzo, tak, co odkryje przed nami profesor Gajewska. Ponownie, prawda? Bo to ona tak naprawdę odkryła Holokaust w życiu i twórczości Stanisława Lema. Jako pierwsza zaproponowała, aby spojrzeć na życie Stanisława Lema przez pryzmat jego utworów. I tutaj jest taki pewien paradoks, no bo te utwory są fantastyczne. Bardzo często ta akcja dzieje się w przestrzeni kosmicznej albo w jakichś ośrodkach naukowych, a ona powiedziała, że spójrzmy na Stanisława Lema, jego życie właśnie przez te utwory, które zdawałyby się z takim życiem codziennym nie miały za wiele wspólnego. No i to był właściwy klucz, bo zaproponowała nowe odczytanie właśnie Głosu Pana chociażby, wielu innych książek. Tam szuka po prostu tych takich małych śladów i tych białych plam, których jeszcze w życiorysie Lema jest sporo. Tak, które dodajmy, że te wszystkie ślady i tropy Lem starannie poukrywał. Ta interpretacja, o której mówisz, oczywiście jest trafna. Jest to jedna z wielu interpretacji, to trzeba też podkreślić, że to nie można wziąć Lema i tylko w kategoriach na przykład Holokaustu go czytać, bo na pewno też nie była jakaś intencja pisarza. Ja mam wrażenie, że niektóre rzeczy w tych książkach jemu wychodziły mimowolnie, że one były tak głęboko gdzieś tam schowane i zepchnięte nawet w jego świadomości, że robił to nieświadomie, pisał o niektórych sprawach. Natomiast to odczytanie Głosu Pana. Zwróć uwagę, jak to jest tam rozbite, bo ewidentnym protagonistą czy alter ego Lema w książce jest główny bohater, czyli genialny matematyk Hogarth. Natomiast historię z życia Lema opowiada zupełnie kto inny, Rapaport. Prawdziwą historię, która jest opisana w sposób taki, no, z detalami, która rzeczywiście się wydarzyła. No to już jest kolejne piętro, kolejny labirynt, w którym Lem te swoje biograficzne, prawda, elementy gdzieś poutykał. Co więcej, Rapaport zdaje się był prawdziwą postacią, to był nauczyciel Lema. To był nauczyciel języka łacińskiego, z tego, co dobrze pamiętam. Wiesz, tam w Głosie Pana są same prawdziwe postaci. Bo tak, Bailon, jeśli dobrze czytam i pamiętam nazwisko, to był Błoński. Wilhelm Enej to był jeden z aparatczyków partyjnych, który tam sterował kulturą w czasach PRL-u. Także tam się Lem trochę też bawił pewną konwencją i tam rzeczywiście sportretował sporo osób ze swojego otoczenia, sporo realnie istniejących osób. Będzie także książka Wojciecha Orlińskiego, Lem w PRL. No i to jest właściwie ocean opowieści, także anegdot. Ta książka jest zapowiadana jako taki słodko-gorzki obraz spotkań czy też potyczek pisarza z Polską Ludową. Tak, tak. Słodko. Dużo tam będzie humoru. Są naprawdę smakowite, fantastyczne listy Stanisława Lema do różnych instytucji. Bardzo zabawne maski, które on w tych listach przybiera. On czasem odgrywa rolę takiego chłopka roztropka, który tylko się o coś niby pyta naiwnie, a gdzieś tam mnóstwo jest jadowitej ironii i jest ten słynny list do ZUS-u, w którym Stanisław Lem napisał, bo rzeczywiście ZUS odmówił uznania
Stanisława Lema jako pisarza, bo stwierdził, że nie ma podstawy prawnej, żeby uznać, że on uprawia działalność twórczą. No to to pokazuje, jakie tam były absurdy. A też to słodko jest dobrym słowem, bo na przykład jednym z najbardziej takich płomiennych listów jest skarga na to, że pani w delikatesach nie chciała mu sprzedać 2 puszek chałwy. A był wielkim przecież łakomczuchem, uwielbiał słodycze od dzieciństwa, o tym też pisał, przyznawał się do tego. No i też kolejna słynna anegdota o tym, jak żona Stanisława Lema zawsze znajdowała jakieś papierki po cukierkach, gdzieś tam poupychane w zakamarkach, za szafami, za łóżkiem. Tak, papierki po cukierkach znalazły się przede wszystkim za regałem, przed którym Stanisław Lem miał swoje biurko i tam pisał książki. Jako taki rodzaj stymulanta, czy też, nie wiem, twórczego afrodyzjaku, to słodki likier używał. On mówił, że to jest doskonała metoda twórcza, żeby co kilka stron wstać od maszyny do pisania i łyk takiego, to nie było oczywiście w żaden sposób upijanie się, to był tylko łyk słodkiego likieru. Tak. Myśmy nawet też po śmierci Stanisława Lema znaleźli jakieś ukryte czekoladki, już takie pokryte warstwą, tak trochę jakby zaśniedziałe. Pierwszy raz widziałem tak stare słodycze. No a trzeba powiedzieć, że niestety na koniec dotknęła mistrza cukrzyca, także on miał bardzo ograniczony. Mówił, że wymarzonym sposobem samobójstwa byłoby zjedzenie puszki chałwy. Cały Stanisław Lem. Zamykając ten wątek tych książek, które szykowane są w wydawnictwie literackim, dodajmy też, że będzie nowe wydanie Bajek Robotów z grafikami Przemka Dębowskiego. Na tę książkę też czekamy. Nie wiem, czy już widziałeś tę pracę? Widziałem, tak. Takie wydanie dla koneserów, prawda? Artystyczne, z wysokiej półki, bardzo mi się podobają. No, styl Przemka jest nie do podrobienia, a tutaj widać, on doskonale czuje Lema. To ten jeden z grafików, którzy po Mrozie, myślę, że to jest druga taka postać idealnie ilustrująca dorobek Lema. I to już niebawem. Będą także inne niespodzianki, nad którymi pracujemy. Myślę, że na książki nie powinniśmy narzekać. Będzie co najmniej kilka bardzo fajnych literackich spotkań ze Stanisławem Lemem w wydawnictwie literackim. Cóż, trzymamy kciuki za wszystkie akcje w ramach Roku Lema. Będziemy o nich oczywiście informować. Zapraszamy wszystkich słuchaczy tego podcastu i na stronę roklema.pl, tam wszelkie informacje, na stronę wydawnictwa literackiego, na nasze profile w social mediach, a także tutaj do naszego wlotu, czyli do podcastu WL-u. Będziemy na pewno o Lemie jeszcze nieraz mówić, a dzisiaj dziękuję za rozmowę, za te wspomnienia. No, fantastyczne wspomnienia, bo rzeczywiście no, nie sposób inaczej opowiadać o Lemie, jak właśnie ze wzruszeniem, z humorem. Niezwykła postać i dobrze, że ten rok jest właśnie jego. Tak, bardzo się cieszę i to dla mnie też jest jakieś spełnienie moich marzeń i też zawodowych ambicji. A masz rację, że o Lemie rzeczywiście nie sposób tak opowiadać letnio, tak sztampowo, czy po prostu to była taka postać, że on zawsze będzie budził emocje. Wojciech Zemek, sekretarz Stanisława Lema, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Vlog, podcast wydawnictwa literackiego. Uwaga, wlotowy debiut. Teraz wlotowy debiut, czyli część programu poświęcona debiutom, bo w naszym podcaście także będziemy mówić o debiutach. I taki debiut właśnie teraz wydarza się w wydawnictwie literackim. Łączymy się z panią Moniką Drzazgowską. Dzień dobry. Dzień dobry. W WL-u ukazuje się właśnie pierwsza książka, pierwsza powieść pani Moniki, zatytułowana Szalej. To jest powieść debiutancka, pełna barw, kolorów, bardzo intensywna rzecz. Sam tytuł już to poniekąd sygnalizuje. Ale właśnie, jest pani debiutantką i takie pierwsze pytanie absolutnie wstępne. Skąd się wzięła Monika Drzazgowska? Kim jest? To zaskakujące pytanie, muszę powiedzieć. Tak miało być. Nie spodziewałam się go. Może na razie nie mówmy o tym, czym ja się zajmuję zawodowo, może powiedzmy o tym, jaka była moja droga do tej konkretnej rzeczy, którą jest literatura i której efektem jest właśnie wydana w wydawnictwie literackim książka. Ja się od zawsze zajmowałam słowem, czy to w szkole podstawowej, pisząc rozmaite dla siebie historie,
czy później studiując polonistykę, czy później jeszcze pracując w prasie, czy później z kolei robiąc rozmaite rzeczy redaktorskie. Pracowałam również w niszowym wydawnictwie. Zawsze słowo było gdzieś w pobliżu, zawsze się czułam dobrze w słowie, w zdaniu, w tekście i jakimś sposobem i dość trzeba przyznać pokrętną drogą, choć ona się wydaje w tej chwili oczywista, udało mi się dotrzeć do momentu, w którym historia, którą wymyśliłam albo o której dowiedziałam się z ust wielu osób, ma finał właśnie w postaci książki. Długo pani pracowała nad tą powieścią, czy to raczej była taka erupcja artystyczna? Dobrze powiedziane, erupcja artystyczna. Raczej tak, raczej to był dość szybki numer, że tak powiem, bo pisanie trwało chyba pół roku, później już takie dogrywanie, przestawianie fragmentów, jak to się mówi ładnie, szlifowanie, to chyba następne pół roku, tak myślę, z przerwami, na poszukiwanie kogoś, kto tą książkę wyda ewentualnie. Trafiło na WL. Myślę, zamknęłoby się to w roku chyba. No właśnie, to jest informacja cenna dla ludzi chcących zadebiutować powieścią. Pierwsze recenzje już się pojawiają na temat tej książki i takim motywem przewodnim, jestem ciekaw, co pani na to, na takie pierwsze odczytanie. To jest powieść o kobiecości. To jest świetna odpowiedź na to pytanie i ona się zawiera w pierwszym zdaniu tej książki, w pierwszym słowie, które brzmi poniekąd, ponieważ poniekąd tak, jest to opowieść o kobiecości, poniekąd jest to opowieść o niespełnieniu, poniekąd jest to opowieść o jakimś szaleństwie, poniekąd to wsi, poniekąd to mieście, więc myślę, że tak, jest to dobra odpowiedź. Jest to opowieść o kobiecości. Tylko możemy się tutaj zastanawiać, czy ona jest ta kobiecość, czy ona jest spełniona, czy ona jest niespełniona, czy ona jest, że tak powiem, w fazie pączkowania, czy może w fazie rozkwitu, czy może ona nigdy się nie rozwinie, czy może już w takiej fazie, powiedziałabym, lekkiego więdnięcia, no właśnie poniekąd. Poniekąd, ale też można tutaj doprecyzować to stwierdzenie. Jest to powieść o kobiecości, ale też o wychodzeniu na niepodległość bohaterki głównej Zosi, którą poznajemy właśnie jako małą dziewczynkę. Później oczywiście Zosia dorasta, staje się Zofią. Jest to opowieść o takich przejściach kolejnych, o takich próbach wyjścia spoza tych schematów, w które Zosia, a później Zofia jest przez otoczenie, przez matkę, przez babkę wtłaczana w takie rozmaite formy myślenia. No i właśnie pytanie, czy to się udaje? Czytelnik i czytelniczki i czytelnicy będą musieli sobie to wszystko przeczytać, ale ta droga nie jest łatwa, na pewno. No ale właśnie o tym też jest szalej, prawda? O takich próbach wyswobodzenia się. Tak, no myślę, że to jest dobra interpretacja, ponieważ ja nie ukrywam, że ja kilka osób już pytałam o to, jak mi się wydaje, o czym ta opowieść w ogóle jest. I prawdę mówiąc, niewiele z tych osób mówi o tym, że ona wraz ze wszystkimi takimi obostrzeniami, można powiedzieć, czy z jakimiś takimi ograniczeniami, które jej ktoś narzucił w dzieciństwie, że ona jest swego rodzaju buntowniczką, mimo wszystko. Ponieważ ona w każdym z tych dni, o których jest książka, ona dokonuje jakiejś rebelii. Ta rebelia jest nieduża, ta rebelia się kończy czasami niepowodzeniem. Ona, albo na przykład ona jest tylko w jej głowie, albo na przykład dokonuje tylko planu tego wyłamania się, jakiejś projekcji tego, że może jednak tym razem, że może to zrobimy trochę inaczej, że ona ma w sobie taki potencjał buntownika, buntowniczki, która próbuje, natomiast pytanie brzmi, kiedy jej się udaje, czy jej się to udaje, czy jej się to w ogóle może kiedykolwiek udać, czy ten finał tej książki jest taki właśnie, czy on daje nadzieję na to, że jej się może wreszcie uda, czy może jej się nie uda, no więc tych pytań i odpowiedzi jest mnóstwo, ale tak, ona ma w sobie taki potencjał, tylko on jest gdzieś na początku jej drogi, jej życia był w zarodku zduszany. Każda próba dokonania czegoś na własny rachunek, na własnych warunkach była ukręcana, ale ona wciąż próbuje, więc może kiedyś się jej uda. Może kiedyś. Jest to także powieść o inicjacji,
Bo mówiąc o tej kobiecości, możemy mylnie tutaj interpretować, że jest to książka tylko i wyłącznie dla kobiet. To na pewno nie. Każdy tutaj znajdzie coś interesującego dla siebie. Ja też jestem tego dowodem. To jest powieść o inicjacji, o dorastaniu, o wchodzeniu w dorosłość. I te obrazy z dzieciństwa, z tej kaszubskiej wsi są naprawdę bardzo intensywne, plastyczne, barwne. Tam jest mnóstwo zapachów, mnóstwo się dzieje, czuć to lato, buzujące, gorące. To są piękne obrazy, gratuluję. Ta świetna scena z koniem, który kopnął jednego z sąsiadów małej Zosi. To wszystko jest naprawdę niezwykle plastyczne. A jednocześnie jest to także powieść, powiedziałbym, może trochę ryzykując, o Polsce, o zmianach nie tylko tych zachodzących w Zosi, ale także w naszym kraju. Na przestrzeni tych 40 lat? Tak bym powiedział też. Być może, tak może być, bo no to jest ciekawy wątek. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale no, skłonił mnie Pan tutaj być może do jakichś rozmyślań, jak już zakończymy naszą rozmowę, ale być może ma Pan w tym sporo racji, ponieważ ona się, no nie dość, że ona się rodzi na wsi, nie dość, że się rodzi w tym miejscu kraju, czyli na Kaszubach, które jest miejscem, żeby to nie zabrzmiało źle, takim specyficznym. Jest to przynajmniej dla mnie takie miejsce, w którym ciągle panują siły nadprzyrodzone. I jakby ona wychodzi, jakby ciągle żyje w tych latach 80. czy tam końcówce 70., kiedy w tym kraju nic nie ma i trzeba sobie wszystko organizować. I potem nagle mamy te lata 90., kiedy po prostu jest ten rozdział, kiedy jest Sylwester i jakby tam, ja to chciałam tak ująć, nie wiem, czy mi się to do końca udało, ale jakby takie natężenie tego bogactwa, które nagle spływa na wszystkich. To znaczy nie mamy nic, a potem mamy nagle wszystko. Mamy zagraniczną telewizję, mamy zagraniczne ubrania, mamy zagraniczne teledyski, zaczynają się otwierać te wielkie targowiska, na których można kupić dosłownie wszystko i człowiek może wręcz oszaleć od tego nadmiaru i nie bardzo wiadomo, co można z nim zrobić, jak spożytkować to całe dobro, które na nas spłynęło nagle. Dla niektórych to nie jest łatwe, niektórzy się w tym świetnie odnaleźli, a niektórzy jakby biorą trochę, a jeszcze gorzej, jak myślą, że nie zasługują na przykład na to, żeby sobie coś wziąć, żeby sobie coś kupić, że to wszystko jest dla nich, to ich przytłacza, więc być może tak. Później już wiadomo, następuje taka mała stabilizacja, być może Zośka też się trochę tam stabilizuje, ale tak, no być może tak. Bo to ciekawy wątek, muszę powiedzieć. Zastanowię się nad tym jeszcze. To jest dobra książka dla czytelników urodzonych właśnie w latach 70., pod koniec lat 70., bo no, przypominają sobie, czytając perypetie Zosi, także własne dzieciństwo, takie drobne, drobne ślady, które uruchamiają wspomnienia. Kleks na przykład, oczywiście Akademia Pana Kleksa. Dla naszego pokolenia ten film był znaczący. Tutaj Zosia czyta pana Kleksa w kilku momentach. Jest wspomniany Czarnobyl w jednym zdaniu, ale jest. Jest na przykład takie formacyjne przeżycie, bardzo istotne. Pewnie kiedyś ważniejsze niż obecnie, ale tutaj mam na myśli pierwszą komunię. Jakimi rytuałami to wszystko było otoczone, jak niezwykle ważne dla dzieci w tamtych czasach były te drobne podarunki, które dzisiaj no, mają zupełnie inny wymiar. Jakiś zegarek, rower, no, to wszystko się uruchamia, czytając pani książkę. Udało się pani przywrócić właśnie klimat tamtych lat 80. też, ale nie wprost, bo to wszystko jest też, no właśnie, pani też użyła tego słowa, mitologizowane odrobinę. No tak, te czasy są takie ważne dla nas. No zresztą dla każdego pokolenia, każde pokolenie ma te takie 10 lat, gdzie człowiek się wszystkiego uczy, wszystko widzi po raz pierwszy, doświadcza wielu rzeczy po raz pierwszy, pierwszy raz smakuje wielu rzeczy w ogóle, więc i one, myślę, bardzo człowieka kształtują. I potem albo próbujemy wracać do tych lat, odtwarzając te wszystkie zapachy,
smaki, kochając tę retromuzykę, czy tam retroliteraturę, czy retrociuchy, czy jakby wracamy do tego namiętnie, bo to nam daje poczucie jakiegoś ponownego przeżywania po raz pierwszy, tej intensywności, którą zaznaliśmy wtedy. No i tak, oczywiście, że tak. No, ja pamiętam ze swojego życia wiele takich historii, zresztą kilka z nich się znalazło w tej książce, no choćby właśnie te czekolady, które się zbierało od wujków czy od cioć, właściwie może nie tylko z okazji komunii, ale właśnie z okazji wszystkich takich ważniejszych wydarzeń czy rodzinnych spotkań, no i najbardziej bolesna chwila, która następuje później, bo te czekolady przynajmniej u mnie były zbierane, tak jak w tej książce było napisane, to takie jedno z tych wspomnień, że właśnie zbierane i trzeba było się podzielić, no po prostu. Często właśnie takich dochodziło absurdów, że trzeba było te kostki policzyć, żeby nikt nie został poszkodowany. To były czasy, kiedy jeszcze potrafiliśmy się dzielić. Teraz no musieliśmy się dzielić jednak, mimo wszystko. Nie robiliśmy tego z własnej nieprzymuszonej woli, tylko nakłaniano nas do tego, tłumacząc, że tak należy zrobić. Co więcej, zbierało się opakowania po tych czekoladach. Czasem. No tak, no nie tylko oczywiście. Ja muszę się przyznać, że ostatnio widziałam w internecie jakąś taką retropółkę, gdzie ktoś zbiera ponownie puszki po napojach, więc to jest jakby jest tak potężna siła sentymentu, że nie zdajemy sobie chyba z tego sprawy, jak to jest mocne po prostu, że żeby jednak poczuć ciągle, żeby poczuć jeszcze raz ten dzień, w którym ja po prostu pierwszy raz się napiłem Pepsi Coli na przykład i nie wyrzuciłem tego opakowania, tylko postawiłem na półce, żeby podziwiać i żeby wracać tym do tych wspomnień, żeby sobie przypominać, jak to było, jak to smakowało. No niesamowite to jest bardzo mocne, myślę. Tak. Powiedziała Pani, że Zosia jest taką buntowniczką, dodajmy, obdarzona niezwykłą wyobraźnią, bo to jest osoba, która uwielbia grać, odtwarza też takie małe scenki, wyobraża sobie różne rzeczy, zaglądając do szaf, sięgając po jakieś rzeczy ukryte przez rodziców w szafie. To jest taka artystka. No tak, pasuje do niej chyba takie słowo. Marzycielka. Tak, no i bardzo zresztą po pierwsze ambitna, a po drugie bardzo, bardzo niespełniona, ponieważ żaden z tych talentów się w niej nie wybił. Tak zresztą było napisane. No tak jak to się mówi, że przychodzimy na świat z jakimiś takimi nierozwiniętymi bądź pączkującymi talentami, one później przy sprzyjających okolicznościach, to tak jak z drzewem, jeśli ono rośnie w odpowiednim miejscu i ma odpowiedni zasób wody, tlenu, to ono wyrośnie. Natomiast u niej no to tak obumarły te gałęzie. Raz z powodu tego, jak była wychowana i jak ją podcinano, a po drugie z tego, jak ona sama ze sobą, na co ona sobie pozwala, na co sobie nie pozwala, że się czuje nie dość dobra na przykład, no bo ona tak, no ma jakieś tam aktorskie zapędy rozmaite, do tego próbuje malować, co jej może by i wyszło, gdyby wreszcie coś namalowała, no ale to jednak są ciągle jakieś tam próby. I ona przecież ogląda swoje prace po iluś tam latach i niemalże nie może uwierzyć, że to ona po prostu, że jednak gdzieś ten talent, gdyby ktoś go ruszył i powiedział, tak, to jest może niekoniecznie świetne i w ogóle arcydzieło, tylko warto nad tym pracować. I jakby ktoś się zachęcił do tego, żeby się rozwijała, no to kto wie, może nie pracowałaby w jakiejś przeciętnej drukarni, tylko po prostu, nie wiem, przynajmniej tworzyła jakieś grafiki na przykład, dla jakichś, powiedzmy, firm albo, no nie wiem, po prostu choćby rysunki mogła sprzedawać gdzieś na Starym Mieście jakiegoś miasta i może by coś z tego wyszło. Ale to wszystko zostało tak po prostu przycięte krzywo i ona tak sobie wyrosła taka trochę pochylona do końca. Tak, ale tak to racja. No ma dużo, dużo talentu, rozmaitych talentów, tylko niewykorzystanych. Pani Moniko, z jakimi emocjami wita Pani tę powieść? Czego się Pani spodziewa? Z dobrymi, choć to zawsze jest przeżycie, myślę, takie, że no wiadomo, ja myślę, że ja tutaj powtórzę to, co większość debiutantów mówi, to znaczy, że jest to jednocześnie ciekawe, a z drugiej strony trochę, może nie przerażające, to jest za duże słowo, ale takie niepokojące, jakim przyjęciem się spotka ta historia.
Bo najchętniej człowiek usłyszałby z tych wszystkich recenzji, bądź przeczytał z nich, że ludzie odczytali tę książkę tak, jak ja sobie to wymyśliłam. Natomiast oni mają prawo, oczywiście, że mają prawo, zupełne prawo, przeczytać tę książkę tak, jak chcą. I wcale nie muszą wyłapać w niej akcentów, które ja uznałam, że zaznaczyłam najmocniej na przykład. Tylko mogą znaleźć coś innego. I to też będzie dobry odbiór. I ja nie mam jakby żadnych pretensji, żeby im tego zabraniać, bądź ich nakierowywać na właściwy odbiór. Więc tak, myślę, że no, pozytywnie. Zresztą te pierwsze reakcje są takie, jakby mam takie poczucie, że jest to dobra historia i że dotrze do ludzi, bo te recenzje są dość emocjonalne, muszę powiedzieć. No zobaczymy, jak będzie później, w miarę jak ona trafi do większej liczby czytelników. Tego właśnie pani życzymy, żeby ten odbiór książki był emocjonalny, bo książka też jest nasycona emocjami, tak jak powiedziałem, mnóstwo tutaj barw, bardzo plastyczny język, szalony miejscami, długa fraza, bardzo melodyjna, jest tutaj dużo, dużo muzyki, melodii, Szalej naprawdę może się podobać. Dziękuję za rozmowę, pani Moniko. Ja również dziękuję bardzo. Ściskamy kciuki za ten debiut, powieść Szalej. Rozmową z Moniką Drzazgowską kończymy pierwsze spotkanie w podcaście Wlot. Dziękujemy, że byliście z nami i zechcieliście wysłuchać rozmów na temat książek publikowanych w wydawnictwie literackim. Co do Stanisława Lema, na pewno w kolejnych Wlotach będziemy powracać do jego twórczości. W końcu rok Lema zdarza się raz na 100 lat. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.